Witam serdecznie z Rudy Śląski. Liga Juniorów U18 wciąż trwa. Pomału zbliżamy się ku końcowi starego roku 2013, ale gramy praktycznie jeszcze ten i następny tydzień, a później przerwa świąteczno-noworoczna. W tej chwili na parkiecie Pogoń Ruda Śląska w białych strojach i w czerwonej GTK Gliwice. To już jest rewanż. Pogoń przegrała w Gliwicach nieznacznie 6 punktami. Dzisiaj jest okazja, by to odrobić i wygrać. Proszę Państwa, wprawdzie w tym sezonie rocznikiem dominującym jest rocznik 96 i młodsi. Jednakże w tym spotkaniu grają juniorzy młodsi, czyli rocznik 97, 98, a w Pogoni nawet mamy chłopaków z rocznika 992. 4 dwójki na tablicy, co mówi 22-22. Ja się urodziłem 22, więc lubię te wujeczki. Mecz jest wyrównany od samego początku. Żadna z drużyn nie potrafi wyjść na większą przewagę niż 10 punktów. Punkty przed chwilą zdobył Łojewski, który reprezentował nasze województwo na Olimpiadzie Młodzieży w kadrach wojewódzkich. Zobaczymy, czy zrobi Edwana. No niestety nie. Ale Gliwice prowadzą 24-22. Ostatnio seniorzy Gliwic zaszli w Pucharze Polski bardzo daleko, odpadając z Krosnym przed samym Final Four. Czyli zabrakło jednego zwycięstwa i byliby Final Four, no ale Krosno to wiadomo, inna półka. I tak było dobrze 6. Zespół prowadzi pan Janusz Kołcz. Witam serdecznie. Ma na koncie wicemistrzostwo Polski z rocznikiem 94 U14. I to taki największy sukces młodzieżowi gliwickiego GTK-u. Miałem okazję z chłopcami z Gliwic być kiedyś w Szwajcarii i na innych turniejach, ale teraz w Gliwice mało co jeżdżą, prawie wcale. Jedynie co to Koszalin, minibasket i obozy sportowe. Na turniejach ich nie widuję, a szkoda. No i teraz zaczynają trafiać i nie jest dobrze. Teraz musimy kontrolować przebieg gry, bo Gliwice prowadzą w tej chwili 5 punktami. Pustelnik, no spróbuj. No, niewiele brakowało. Podaj, ścinaj, Wojtek! Ładna zbiórka teraz Pustelnika. No ale co to? No. Ale ładna asysta i to... Ojo! Mógł z tej swojej strony już, nie musiał przechodzić. Szkoda, no jak się takich asyst nie wykorzystuje, to gdzie szukać punktów? Ścinaj na kosz, bo jest! Błąd kroków, tak jest. Dobre sędziowanie dzisiaj. Zastępnie prowadzi pan Celiński, bo pan Węgiel pojechał na zawody Mistrzostwa Polski Szkół Budowlanych do Puław. Bo co roku jeździ na Mistrzostwa Szkół Budowlanych. Nawet się pan Celiński chwalił, że w jego roczniku miał Mistrzostwo Polski Szkół Budowlanych. Bo myśmy mieli dużo koszykarzy w tym technikum budowlanym. No to, a teraz już trochę gorzej jest, ale dalej na Mistrzostwa jeździmy. Też grałeś? No, trochę przyszło rodziców. Bardzo się cieszymy. Jest pusty, wrócił z Ameryki, zdrowy i cały, to najważniejsze. I już może niedługo zagra. Jest i babcia
Co tak późno, pani pustelnik? Nie, ja byłam, tylko że... Tak? Ale cieszy się pani, że wnuk wrócił? No, na pewno. To no. By się nie cieszył. Były łzy szczęścia. A co, mam ci przywieźli z tej Ameryki? Dzisiaj będą kieszenki. No, my tutaj mówimy troszkę o rodzinie pustelników, bo tutaj jest całe tradycje są. Jeden grał, drugi gra, trzeci aktywnie zajmuje się koszykówką poprzez promocję, poprzez organizowanie imprez koszykarskich. Trzeci jest kierownikiem, także że tutaj rodzina pustelników wiele znaczy w koszykarskim środowisku w Rudzie Śląskim. To na razie tyle. Ja jeszcze jeden filmik zrobię, czwarty kwarty. Zobaczymy, jak to wygląda. Póki co 5 minut do zakończenia trzeciej kwarty, 5 punktami prowadzi Pogoń Ruda Śląska. Zobaczmy, co to Kozera jeszcze wymyśli do pustelnika. Pustelnik. Matukin nie jest do końca wykorzystany. Nie, Matukin tylko z 13. To na razie tyle.